Dzień dobry Państwu. Kolejna sesja ESG Q&A, gdzie wspólnie z panią mecenas wdrażamy Państwa w świat ESG. Dzisiejsze pytanie: czym jest greenwashing? Dzień dobry. Proszę Państwa, greenwashing został zdefiniowany w tej chwili już poprzez tak zwaną dyrektywę o greenwashingu. Widzimy, jak bardzo jest rozszerzone to pojęcie. Myślę, że to, co dzisiaj jest nowością, bo myślę, że większość z Państwa dokładnie wie, czym jest greenwashing, dotyczy już kwestii tego, że to nie tylko działanie umyślne, ale także działanie, które może być tak zwanym greenwashingiem wtórnym. W związku z wdrożeniem SRS-ów, tym, że w tej chwili w naszym łańcuchu wartości pytamy podmioty o to, w jaki sposób przestrzegają praw człowieka, w jaki sposób traktują swoich pracowników. I większość z tych pytań polega na po prostu oświadczeniu przedsiębiorcy, to niestety mierzymy się z taką sytuacją, w której te oświadczenia mogą po prostu nie podlegać naprawdzie. A my, publikując nasz raport zrównoważonego rozwoju, niestety te informacje użyjemy. W związku z tym tak ważne jest dbanie o dane, których używamy, żeby właśnie zapobiegać greenwashingowi. Druga kwestia to jest te opisy dotyczące produktów i usług, które świadczymy. Widzieliśmy taką falę dodawanych eko we wszystkich możliwych odsłonach. Na pewno w tej chwili, kiedy będą raporty, kiedy już widzimy, że dużo podmiotów chce się tym chwalić na swoich stronach internetowych, jakie działania podejmuje w związku ze zrównoważonym rozwojem, trzeba pamiętać o tym, aby te informacje nie wprowadzały w błąd, aby one były rzetelne i pełne i aby rzeczywiście po zweryfikowaniu okazywało się, że są prawdziwe. Ryzyko greenwashingu w tej chwili jest bardzo poważnym ryzykiem ze względu właśnie na to, że nie tylko może być ono świadome wykonane przez przedsiębiorcę, ale także nieświadomie. Z drugiej ze strony, że ma tak poważne konsekwencje, o których myślę, że będziemy mówili na kolejnych nagraniach. Bardzo dziękuję za komentarz. Do zobaczenia na kolejnej sesji z pytaniami i odpowiedziami. Bardzo dziękuję, do zobaczenia.